driftingowy backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Siemanko, witamy was, to driftingowy backstage, wracamy z odcinkiem trzecim. Dzisiaj poruszymy trochę kontrowersyjnych tematów, a jednocześnie niezwykle istotnych, bo będziemy mówić o wyborze karoserii i nadwozia, czyli poniekąd odwiecznej walce pomiędzy zwolennikami japońskiej i niemieckiej motoryzacji. Ja już nie mogę się doczekać, a jak ty, Marku? Witam wszystkich, masz rację, taka jest jakby trochę walka między wyznawcami jednej marki a drugiej, ale prawda jest taka, że dopóki, wiesz, jedni nie wsiądą do tych drugich samochodów i tak dalej, to jednak te zdania gdzieś mogą być zamienione, ale coś takiego się przyjęło, że ktoś jak jeździ, powiedzmy, BMW, no to gdzieś to BMW jest zawsze na pierwszym miejscu i każde później zmiany samochodu do driftu to jest dalej pozostając w tej marce i jakby szukanie jakichś minusów w innej marce niż się samemu używa, więc to jakby tak było zawsze. Nie wiem w sumie skąd to się wzięło i czemu tacy właśnie wyznawcy, często są tacy aż wyznawcy, którzy chcą na siłę ciebie też przekonać, że nie, stary, spotkałem się z tym. Nie kupuj tego samochodu, to nie będzie działać i tak dalej. Wiadomo, są dużo jest takich samochodów, które rzeczywiście trzeba odradzać i w to nie brnąć, ale są miłośnicy. O tym też porozmawiamy oczywiście. Miłośnicy tych i tych, więc, ale to wydaje mi się, że chyba tak jak ze wszystkim w życiu muszą być, wiesz, miłośnicy czegoś lub czegoś innego i na tym polega dokładnie właśnie cała zabawa. Natomiast dzisiaj na pewno odcinek będzie taki bardziej techniczny, skupimy się na budowie aut i tutaj Marek będzie opowiadał bardziej o tej profesjonalnej stronie zbudowania tych samochodów, jako że sam jest konstruktorem i takie auta buduje na co dzień. Ja natomiast będę starał się trochę dopowiadać raz ze swojej perspektywy, czyli takich aut, można powiedzieć, przygotowanych nieco mniejszym nakładem kosztów, ale też o tych autach lepszych postaram się coś poruszyć, bo chciałem się właśnie ciebie zapytać i może zacznę na początek o tym, co powiedziałeś przed momentem, czyli to przesiadanie się, docenianie, bo i tutaj posłużę się swoją historią. Miałem coś takiego, że wiesz, w swoim życiu, jak tam gdzieś zaczynałem jeździć, zaczynałem driftować, wydawało mi się, że mam na przykład fajnie poskładaną, w miarę oczywiście fajnie BMW, gdzie już było lepsze zawieszenie, nie było to jakieś zawieszenie, wiesz, chińskie, był już taki, nazwijmy to, lepszy gwint ze średniej lepszy półki. Chińczyk. Lepszy Chińczyk, BC Racing akurat w tym wypadku tam, ale to już powiedzmy trochę działa. Fajnie był zrobiony skręt, fajnie to jeździło, wydawało mi się, że jest spoko, po czym jak przesiadłem się do Nissana, to zobaczyłem, że to jednak zupełnie jakby to moje wyobrażenie o BMW było totalnie inne. I skąd się bierze właśnie fenomen tych japońskich aut? Przy czym wiadomo, te konstrukcje niemieckie też już zaczynają dorównywać, o tym powiem, ale skąd się bierze jakby ten przeskok właśnie, bo to jest coś, co mnie bardzo ciekawiło. Wiesz co, jeszcze może nawiązując do tego, co powiedziałeś, że się przesiadłeś z jednego do drugiego samochodu, to jest też jakby taki moim zdaniem duży minus, chociaż nie zawsze każdy ma możliwość, że gdzieś tam na swojej drodze tutaj rozwoju driftowego, budowania, jeżdżenia na treningach, żeby spróbował zawsze właśnie gdzieś od kogoś pożyczyć samochód, zrobić jedno okrążenie, zrobić ósemkę, jakieś podstawowe takie ćwiczenia, podstawowe w zasadzie manewry, takie nawet sprawdzające auto, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, czy w tym jego samochodzie jest wszystko ok, bo często jest tak, że ludzie nieraz mają swój samochód, w którym nanoszą różne zmiany. Teraz powiedzmy, mamy też jakby inną sytuację ogólnie na rynku i tych podzespołów, które można kupić, jakby sprawdzonych jest dużo większa ilość, ale o tym trochę w dalszej części. Ale powiedzmy, przez to, że nie mają porównania, no to brną w te swoje auto, które nie do końca, powiedzmy, działa, sami nie mają doświadczenia, nie wiedzą, jak powinno być, no ale jakby męczą się i często skoro jest tak... Skoro już coś wybrali, to jakby chcą to rozwijać, a to niekoniecznie dokładnie jest właściwa droga. A i później się okazuje po kilku nawet latach, że w zasadzie te kilka lat zostało zmarnowanych, bo jakby się przejechali innym autem albo swoje auto dali komuś bardziej doświadczonemu, żeby się wypowiedział, to na pewno by dużo na tym zyskali, więc ja myślę, że to jest taka rzecz, o której warto pamiętać, żeby albo móc się przejechać innym autem, a jeśli nie można, to żeby po prostu nie bać się pożyczyć po prostu swój samochód komuś bardziej doświadczonemu, niech się wypowie. A jeśli chodzi o Nissany, że one, jak to się mówi, same jeżdżą. Same jeżdżą, to jest właśnie takie określenie, które wiesz, się to jest, utarło. No takie określenie, no ale no nie jest tak do końca, tak? No, znaczy, samochód... Na pewno nie jest, natomiast wiesz, ja powiem, pozwolę sobie wejść trochę ci w słowo, bo no, zobaczyłem, że jednak jest duży przeskok w tej jeździe. Tak jak mówię, no te nowsze konstrukcje BMW też są zgoła inne, ten temat też poruszymy, ale faktycznie z czego to się bierze, że jednak jest ten Nissan taki, a nie inny i po prostu działa jakby.
No Nissan jest to konstrukcja, która się wywodzi z kraju, gdzie drift został jakby wymyślony, można tak powiedzieć, więc może... Ale wiesz, jak nikt nie projektował tego Nissana do jazdy bokiem raczej, tak? Tego tak oficjalnie nie wiemy. No drift tak. Już, drift powstał, był jako w sumie sport uznawany u nich już jeszcze przed produkcją Nissanów, więc może wiesz, może tam są te szczegóły, które konstruktorzy wzięli pod uwagę, myśląc tutaj właśnie o jeździe w poślizgu. No uważam, że przede wszystkim tak jak masz konstrukcję Nissanów, czyli 13, 14, 15. Mówimy oczywiście o 200SX-ach, tak tylko nadmieńmy. Tak, są to jakby kolejne ewolucje tej wersji. I to są ewolucje, które w zasadzie konstrukcyjnie niewiele się zmieniają. Tam między 13 a 14 niewiele rozstaw osi jest powiększony. Jakieś takie nieznaczne zmiany, mówię o tych zmianach w sumie niewidocznych, jakieś punkty mocowania zawieszenia minimalnie zmienione. Są praktycznie bliźniacze, prawda? Ale można powiedzieć, że są bliźniacze. Między 14 a 15 to już zupełnie jest bliźniacza konstrukcja. Ta sama płyta podłogowa, różni się tylko wygląd z zewnątrz. Czyli w zasadzie element, który nie ma wpływu na prowadzenie się auta i ogólnie zasadę działania różnych podzespołów, więc myślę, że przez to się też tak przyjęło, że nie jest tak, że jest jeden tylko model, że tylko czternastka działa dobrze, no właśnie. A po kolei i w zasadzie dwunastka, no może tam miała trochę inną konstrukcję. Dwunastka już była bardziej archaiczna, tak bo naprawdę. To jest też właśnie archaiczna konstrukcja, gorzej dostępna i może z tego powodu też jest mniej jakby popularna, ale mamy trzynastkę, czternastkę, piętnastkę, więc trzy generacje Nissanów, które w zasadzie są bardzo podobne techniczne w prowadzeniu i dlatego myślę, że się tak przyjęło, że Nissany to same jeżdżą, no bo są trzy kolejne wersje, które dają radę, się dają radę, tak działają. Na pewno jest to konstrukcja, przez to, że jest bardzo podobna konstrukcja, mimo że dzieli je sporo lat jakby od pierwszej produkcji S13 po produkcji S15, to jakby cała płyta podłogowa jest bardzo podobna, czyli wszystkie podzespoły, które były właśnie w tych wczesnych latach 90. produkowane w 13, były inne, wiadomo, strefy zgniotu, strefy bezpieczeństwa i tak dalej, które są teraz, a co za tym idzie, czyli masa auta, konstrukcja podłużnic, progów i tak dalej, takich elementów nośnych, wszystko jest jakby oparte na tej starej konstrukcji, czyli że to jest w miarę lekkie, cienkie, łatwe w naprawie, niestety rdza też lubi te nadwozia, też lubi, ale to jest akurat jakby inna kwestia. I myślę, że wiele takich jakby drobnych czynników wpływa na to, że to nadwozie jest takie przyjemne w drifcie, tak? No właśnie, bo to jest bardzo fajna rzecz, którą powiedziałeś, bo te auta znacznie są lżejsze niż chociażby te konstrukcje, które się widuje obecnie, ale myślę, że zaraz porozmawiamy sobie o tych konkretnych wyborach nadwozi, co warto zrobić, czego lepiej unikać i tak dalej. Natomiast pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, jeśli myślimy w ogóle o budowie driftowozu i myślę, że to będzie świetny punkt wyjścia dla tego odcinka, to są te główne założenia przy budowie samochodu. Co my właściwie od tego auta chcemy, jak chcemy je zrobić, do czego ono ma nam służyć i chciałem się ciebie zapytać, jak ty byś to rozgraniczył, jeśli powiedzmy przychodzi do ciebie osoba, mówi, chce zbudować auto, nie wiem, w Max Racing albo w dowolnym innym warsztacie jest osoba, która chce takie auto zbudować, ale niekoniecznie, znaczy ma oczywiście jakiś tam wstępny zarys, zamysł tego, co by chciała zrobić, ale nie do końca wie, w którą stronę pójść. To jakie są te pytania, na które my powinniśmy sobie odpowiedzieć, zanim to auto faktycznie zaczniemy składać? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim trzeba sobie, wiesz, ustalić, gdzie tym autem chcesz startować, no bo w jakiej lidze, gdzie powiedzmy tym autem chcesz startować za 2 lata, czy to ma być auto na 1 sezon, na 2, na 3, czy to ma być auto właśnie bardziej treningowe, czy ma być to auto typowo pod zawody, pod Mistrzostwa Polski, czy zawody Drift Masters. Wiadomo, są różne regulaminy, chociaż regulamin driftingowych Mistrzostw Polski ma być bardzo zbliżony do regulaminu mastersowego ze względu też na osoby, które startują i w jednej i w drugiej lidze i po prostu, żeby te auta już w tym najwyższym poziomie były bardzo zbliżone technicznie i wiadomo regulaminowo, ale myślę, że przede wszystkim to jest jakby, wiesz, najważniejszą informacją, gdzie to auto ma startować. Okej, dobra, ja to rozumiem, bo to wiadomo, trzeba odpowiedzieć sobie, jaka liga, jakie jest założenie, natomiast odwołam się teraz może trochę do mojego przykładu i w sumie to nie obraziłbym się wcale, gdybyś udzielił mi nieco eksperckiej rady, bo ja sobie założyłem coś takiego przy budowie auta, które robię teraz, jak wspominałem w poprzednich odcinkach, będzie to kolejna czternastka. I teraz kwestia jest tego typu, ja chciałbym na przykład, żeby to auto częściowo było przygotowane na tej zasadzie, że oczywiście klatka musi spełniać wymogi całe regulaminu, tak sobie to wymyśliłem,
znaczy tak to jest już robione, natomiast wymyśliłem sobie jeszcze, żeby na przykład chłodnica od razu było z tyłu, silnik będzie nieco słabszy, ale docelowo, żebym był w stanie jednostkę napędową wymienić na mocniejszą, jeśli chciałbym zmienić klasę startową. Czy to jest w ogóle dobre podejście w taki sposób, czy w ogóle to już trzeba od samego początku zaplanować jakby bardziej dokładnie, bo to mnie interesuje po prostu. Znaczy ja uważam, że jest dobre, ale ty możesz się nie zgodzić. Wiesz co, jeśli sobie zaplanujesz wszystko tak w miarę dokładnie, to na pewno obniży to koszta całej budowy, no bo jeśli powiedzmy teraz sobie planujesz, że zostawiasz właśnie na przykład chłodnicę z przodu i jakieś tam inne podzespoły w jakichś tam miejscach i o jakichś tam parametrach, a za rok wstawiasz auto i chcesz, żeby jednak przenieść tą chłodnicę na tył, coś tam jeszcze przerobić, no to jakby sporo tych czynności można było wykonać za tym pierwszym podejściem, no tak. Albo przynajmniej przewidzieć, że dobra, będziemy to tak robić, więc tu już sobie zrobię mocowania, bo powiedzmy na pierwszym etapie już samochód po wstawieniu klatki idzie do lakierowania. Czyli już mamy jakieś elementy mocujące, uchwyty i gdzieś powycinane miejsca, żeby podzespoły, które powiedzmy w przyszłym roku chcesz wsadzić, żeby już było miejsce na nie. Nie musisz wydawać na początku kasy na te podzespoły, ale miejsce przy budowie karoserii możesz już zostawić. I dzięki temu za rok, jak będziesz budował to auto, to już je zrobisz, przebudujesz, będziesz przebudowywał, to przebudujesz je właśnie dużo taniej, no bo to już część tych elementów została wykonana. Nie będziesz musiał lakierować jeszcze raz karoserii, no bo już została polakierowana z elementami, które są potrzebne do montażu nowych części. Ale to jest też tak, że wiesz, no dzisiaj powiedzmy omawiamy budowę auta i są jakieś założenia i się okazuje, że przez rok idzie ci mega dobrze i w ogóle jesteś podjarany swoim progresem w jeździe i tak dalej i nagle to, co było rok wcześniej, że nie, no może nie będziemy kupowali takich hamulców albo pojeżdżę na seryjnym dywrze, bo w zasadzie no tak. To przełożenie mi pasuje. Nagle się okazuje za rok, że nie, no kupujemy to, kupujemy tamto, jakby już tutaj budżet trochę przestaje mieć znaczenie i po prostu jest taki fan z jazdy i z wyników, że właśnie budżet schodzi na drugi plan. Często tak jest właśnie na początku przygody z tą dyscypliną, że jednak się, wiadomo, nie każdy też ma różne jakby możliwości na starcie, no jeden od razu buduje samochód w pełnej pro specyfikacji, drugi idzie tak jakby do tego stopniowo, bo dochodzi jakby, krokami, dokładnie, musi etapami. Też zobaczyć, czy się w tym odnajduje, ale często jest tak, że jeśli wychodzi ta jazda, to się później też przekłada na rozwój jakby chęci inwestowania w ten samochód, o ile to jest inwestycja, no bo jakby wiadomo, nie będzie zwrotu. Drifting ciężko nazwać inwestycją, natomiast ja chciałem powiedzieć w kilku słowach w takim układzie, wiesz, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeśli buduje się takie auto, które no nie będzie miało docelowo za zadania startowania w ligach, natomiast ma to sprawiać fan, bo pamiętajmy o tym, że też sporo osób gdzieś chce rozpocząć tą przygodę z driftingiem, to też będziemy poruszali w kolejnych odcinkach, bo tak de facto w obecnych czasach na szczęście już niekoniecznie trzeba zaczynać drifting od budowania samochodu, bo parę lat temu jeszcze tak było, teraz już są na to inne sposoby i na tym się skupimy później. Natomiast jeżeli już podejmiecie decyzję, że chcecie zbudować sobie takie auto, to tak de facto z mojego doświadczenia powiedziałbym, że no wiadomo, budżet jest najważniejszy. Ale te rozwiązania, które na początku wydają się bardzo proste i takie wręcz powiedziałbym basicowe, wcale nie są najgorsze, bo wiadomo, że to auto w jakiś sposób musi być dostosowane do umiejętności, ale kiedy uczymy się pewnych podstaw, te umiejętności są wiadomo na niskim poziomie, więc to auto też moim zdaniem nie musi być super przygotowane, jeżeli to jest tylko zaspawany dyferencjał, jakieś utwardzone zawieszenie, czy tam najprostsze zawieszenie gwintowane, mamy hydrołapę, jakiś najprostszy skręt, to moim zdaniem w zupełności to wystarcza, żeby na początku, wiesz, czerpać z tego fan, a jednak nie operować, wiesz, nie wiadomo jakim budżetem, no bo tak jak też powiedzieliśmy w sumie wcześniej, nie zawsze wiadomo, czy to się komuś spodoba, więc moim zdaniem też nie warto zawsze się, wiesz, rzucać na głęboką wodę po prostu. No właśnie... Było wiele takich przypadków, w sumie jest jakby cały czas, że ludzie rozpoczynają jakiś projekt i zamiast pójść trochę właśnie ustalić sobie jakiś ten plan modyfikacji i ograniczyć te modyfikacje, żeby wyjechać na tory jak najszybciej, żeby właśnie mieć frajdę z jazdy, to po prostu tam jest jakaś taka lawina nie do końca też przemyślanych modyfikacji albo nieumiejętnie przeprowadzanych, topienie właśnie pieniędzy i to trwa miesiącami, często i latami i finalnie ludzie się poddają i rezygnują z tego, bo to auto zamiast jeździć to stoi w warsztacie i no i można nie wszystko... stracić bardzo łatwo zapał tak naprawdę. No właśnie, właśnie o to zabić chodzi. Całą przyjemność dokładnie. Tego wszystkiego. Więc jakby to jest istotne. No na pewno właśnie to, o czym wspomniałem na początku, że założenie musi być takie, gdzie auto ma startować, no bo jeśli ma startować w danej lidze, no to trzeba zacząć od sprawdzenia regulaminu i zrobić, przygotować samochód jakby zgodnie z regulaminem. Generalnie modyfikacji pozaregulaminowych typu powiększone skręty, jakieś hamulce i inne i tak dalej, to tych modyfikacji jest bardzo dużo, ale nie są to
to jakby modyfikacje konieczne, są to modyfikacje polepszające. Nie jest to kwestia priorytetowa, tak naprawdę. Polepszające, ale żeby trzymać się tego regulaminu, żeby nie było sytuacji, że naniesiemy jakieś duże zmiany, powiedzmy konstrukcyjne w aucie i się okaże, że słuchaj, jednak tej ściany groździowej nie możesz przerobić, bo tak jak dyscyplina się rozwija przez w zasadzie wszystkie lata, odkąd funkcjonuje, to nie jest tak, że już od powiedzmy kilku lat jesteśmy na samym poziomie, tylko cały czas coś się rozwija, to tak samo regulamin też się rozwija. I regulamin techniczny w polskim drifcie, jak i w zasadzie europejskim i na całym świecie kilka lat temu wyglądał trochę inaczej, no teraz też wygląda inaczej. Pamiętasz na pewno BMW 21 Reki, na którym ja startowałem? No tak, pamiętam. Właśnie to jest super ciekawa rzecz, do której też w sumie chciałem nawiązać i to jest najciekawsze, może wam się to wyda śmieszne, natomiast to auto, które robiło wyniki, po pierwsze, jak Marek był jego kierowcą, po drugie cieszyło oko, po trzecie było niezwykle unikalne i co za tym idzie, rzecz jasna, niepowtarzalne, na dzień dzisiejszy w ogóle nie mogłoby być dopuszczone do startu. I dlaczego właśnie? No właśnie, wtedy jak ja zaczynałem budowę auta, to był koniec 2010 roku, no regulamin generalnie mówił dużo o różnych tematach bezpieczeństwa i tak dalej, ale no było większe pole do popisu, jeśli chodzi o cięcie nadwozia, czyli tam zmiany tylnego zawieszenia, co zresztą było, jeździło bardzo dużo E30 z tyłu z wózkami z BMW E39. No tylko tak, jeszcze pozwolę sobie przerwać, bo pamiętam tych konstrukcji, trochę się naoglądałem na zawodach, jeśli chodzi o właśnie wymianę tej tylnej belki w BMW E30. Tam wtedy robiło się to w taki sposób, że praktycznie się pół auta odcinało, mocowało się tą belkę do klatki, tak na dobrą sprawę. Tam były różne szkoły. Różne były szkoły, natomiast to była bardzo duża ingerencja w ogóle w nadwozie tego samochodu. I czy to nie było trochę na tej zasadzie, jakby teraz, w kolejnych latach, że jakby ta przeróbka nie do końca była taka do zweryfikowania, czy to jest bezpieczne i to jakby w związku z tym zrezygnowano, bo tak mi się wydaje, jak nad tym, wiesz, się kiedyś tam, nie wiem, zastanawiałem, że tak może być, no bo wiesz, jeśli masz auto, powiedzmy, z seryjnymi punktami mocowania zawieszenia, czyli tak jak to się odbywa właśnie w tej chwili, no to przy takim badaniu technicznym przed dopuszczeniem danego driftowozu jesteś w stanie to w miarę jakby łatwo zweryfikować i sprawdzić, a w momencie, kiedy te zmiany konstrukcyjne w tym samochodzie są tak duże, no to już nie jesteś de facto w stanie aż tak dobrze zweryfikować tego, czy to auto będzie bezpieczne i czy to będzie dobrze zrobione. Czy to był jeden z tych właśnie powodów? Tak, to był wydaje. Wydaje mi się, jak wydaje, to po prostu no, wyszło też z wielu jakichś tam rozmów, że po prostu no, to jest zdecydowanie kwestia bezpieczeństwa. Tak jak mówisz, co innego, jak jest tylne zawieszenie przyczepione na oryginalnych podłużnicach, a co innego na rurkach i być może jeśli jest to wykonane prawidłowo, to jest to dużo lepsze rozwiązanie na konstrukcji rurowej z wzmocnieniami, zastrzałami jakby w kilku kierunkach, ale no nie do końca możliwe do zweryfikowania. Jeśli mamy właśnie na seryjnych punktach, no wiadomo, że może być zardzewiałe, co też jakby miało tutaj powiedzmy zagrażać bezpieczeństwu, to też by było widoczne, ale jakby mamy większą pewność, że jest to no, seryjne rozwiązanie, czyli z rozwiązanie, które przechodziło przeróżne testy zderzeniowe i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając, może inaczej zaprojektowane. No właśnie, wracając jeszcze do Rekina, to były lata, gdzie można było właśnie i przesunąć silnik, bo była tam mocno cofnięta ściana grodziowa. W zasadzie no, w tym aucie poza kilkoma elementami jak klamki, tylne lampy, przednia trapa, to w zasadzie nic nie pozostało z seryjnego samochodu. To bardzo dużo tam zostało. Dokładnie, tam było wszystko powycinane, tam nawet był dach obniżony 7 cm, cała podłoga od nowa skonstruowana, całe zawieszenie. A kielichy przednie? Przednie kielichy od zera były zrobione, tam jako bazę, zawieszenze było użyte z Nissana właśnie, ze S14 przednie i tylne. To temu tak dobrze to jeździło. No właśnie. Okay. Więc generalnie można było wtedy takie rzeczy robić i tym autem mogłem w zasadzie wszędzie startować. Jednak po kilku latach, jak te regulaminy zaczęły może i wchodzić zmiany i zaczęły przez organizatorów być bardziej weryfikowane, to pamiętam, że kojarzysz na pewno ligę Drift All Stars. Tak, to tak, była oczywiście. Taka liga trochę taka jakby przed Drift Masters, tak, też taka no też po całej Europie, rosyjska, prestiżowe, fajne. Też i James Dean, Shanahan i tutaj cała jakby cała ekipa jakby startowała. I pamiętam, że w którymś roku właśnie w regulaminie technicznym Drift All Stars był zapis właśnie a propos konstrukcji samochodów i tam było zdjęcie Rekina jako przykład, zdjęcie komory silnikowej jako przykład, że takich aut nie dopuszczamy. No tylko, że tak się akurat złożyło, że widziałem właśnie ten zapis i to był ten sam rok, gdzie ja startowałem u nich na kilku rundach. Więc właśnie... Czyli niespecjalnie to egzekwowali, aczkolwiek fame był, oni po prostu nie chcieli, żeby takie auta już były dopuszczone. Dokładnie, do startu, żeby jakby... Był ten okres przejściowy w ogóle w regulaminie. Tak, no bo tak
jakby no nie do końca prawo jak działa wstecz, więc jeśli to było do któregoś roku zbudowane, no to miało prawo działać dalej, więc wtedy jeszcze jakby przechodziły te konstrukcje, ale no w chwili obecnej no to jest zdecydowanie konstrukcja, która no nie została nie kwalifikuje się do tego, żeby być dopuszczoną do startu w zawodach. No właśnie, no bo nie po to jest regulamin zrobiony i jest to zabronione od kilku lat, żeby nagle przyjechać takim autem i no dobra, wieć, no to właśnie no nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby no trzymać się tego regulaminu i przestrzegać podstawowych zasad. Czyli ucinając jakby wszelkie spekulacje, bo ja wiem, że ten temat co jakiś czas gdzieś tam w internecie się pojawia, gdzie związany jest z twoją osobą, właśnie gdzie jest Rekin, no, znaczy Rekin jest, natomiast już nie wróci, żebyś ty nim startował, bo nie ma po prostu takiej możliwości ze względu na te zmiany regulaminowe. Znaczy to na pewno, to jest jakby kilka jakichś jeszcze innych tematów. Zamknięty rozdział, ale możliwe, że będzie karoseria na sprzedaż. Aczkolwiek totalnie nie w wersji, którą ja jakby zostawiłem, że tak powiem. Wersji, która właśnie ostatni raz była na torze, ale no bo przez w sumie te kilka lat, które już w tym nie jeżdżę, gdzieś tam też były jakieś przejścia i plany i pomysły i tak dalej, więc z tego co mi wiadomo, to karoseria możliwe, że za jakiś czas będzie na sprzedaż. Nie wiem, czy coś poza opcją wystawową ma jakąś wartość. Na pewno wartość. Będzie wartość sentymentalna duża. To tylko chyba taka wartość sentymentalna, ale to po mojej właśnie stronie, czy wiesz, czy ten samochód. Chociaż wiele też, wiesz, słyszałem jakby takich opinii, że gdzieś no jednak ten samochód mi właśnie przez to, że był jaki był zupełnie inny, no był jakimś takim wyznacznikiem właśnie, jakąś taką inspiracją do też właśnie budowy jakichś innych pojazdów, nawet któregoś wyjazdu, pamiętam, chyba w zeszłym czy dwa lata temu na jednej rundzie właśnie rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, że robi kopię jeden do jednego Rekina, nawet obniżyli dach, robią... Ale udało mu się w każdym razie. Wiesz co, był na etapie odtwarzania, pokazywał zdjęcia, mieli nawet cały bodykit już ulepiony. Ja mówię, po co wy to lepicie? Przecież mogliście zadzwonić, możecie kupić przecież ten bodykit, są do tego formy. Ale no na tyle ktoś się zajarał po prostu, wiesz, tym samochodem, że stwierdził, że musi zrobić taki sam, no nie? Więc, no nie, no... Ja mimo, że jeździłem nim tyle lat i jakby całego go budowałem, przebudowywałem, bo co roku były jakieś zmiany i tak dalej, to za każdym razem jak na niego patrzyłem, to zawsze było coś takiego, że no nie, no robi robotę. Czyli łezka się wokół kręciła i wcale się nie dziwię, bo to jednak kawał historii, zatem trzymamy kciuki, żeby po pierwsze chłopakom udało się skopiować, jeśli podjęli taki cel, po drugie, żeby twój Rekin jednak gdzieś jeszcze się pojawił. Natomiast wracając do tematu, o którym rozmawiamy, czyli ten wybór nadwozia Nissan kontra BMW kontra w sumie Toyota, bo powiedzmy sobie szczerze, coraz więcej też pojawia się Toyota GT86, te auta, które mamy w driftingu. Oczywiście te nadwozia się zmieniają, jedne znikają, drugie się pojawiają, praktycznie już nie mamy w ogóle E30 ze względu na jakby... Raz, że to jest bardzo stara konstrukcja, dwa ze względu na te regulaminy, trzy ze względu na dostępność części, tak samo też jest Toyota, nie wiem, AE86, która praktycznie zniknęła i to już lata temu. Znikają też powoli tak naprawdę Nissany, ale pojawiają się nowe rzeczy i jak tak naprawdę w tym gąszczu tego wszystkiego się odnaleźć, bo czy to jest bardziej kwestia, nie wiem, zdrowego rozsądku, co wybrać, kwestia dostępności części, kwestia odpowiedzieć sobie na to, co naprawdę nam się podoba, no bo też jeśli mamy na przykład BMW, jest ich mega dużo, stają się mega popularne, ale czy to jest dobry wybór? Bo tam jest mnóstwo rzeczy, które trzeba rozważyć. Jak ty byś to podsumował, na jakie te pytania najważniejsze trzeba sobie odpowiedzieć i potem zacząć coś robić? Wiesz co, ja uważam, że jest to taki sport, który jednak... To hasło, które nieraz było jakby odwrotnie mówione, że to ma jeździć, nie wyglądać, to tutaj myślę, że jednak to musi też wyglądać i jeździć też przede wszystkim, ale wygląd ma bardzo duże znaczenie i chyba to musi być takie auto, które musi się po prostu podobać i także patrzysz na to auto i jest naprawdę okej i ci się podoba, a nie tylko powiedzmy ze względów technicznych, że są części tanie, że to, że powiedzmy jest mniej awaryjne, ale że no musisz mieć przyjemność po prostu z jazdy tym samochodem, z patrzenia na to auto, a nie, że wiesz, szybko wsiadasz do niego, żeby tylko na niego nie patrzeć z zewnątrz. Czyli nie znosiły jednym słowem. No właśnie, więc tutaj jakby tych czynników jest bardzo dużo, czy jeden, czy drugi, to nie jest tak, że jeden samochód, tak jak Nissan właśnie się mówi, że wiesz, same jeżdżą i jest jakby przewaga tych Nissanów na arenie
scenie driftowej w zasadzie na całym świecie, ale to nie jest tak, że te Nissany są najlepsze. Wybór, no, nie? No tak, zgadza to, się. To jest tak, wiesz, po prostu weź dobrego kierowcę z Nissana, wsadź do innego samochodu i on też tym samochodem pojedzie dobrze. Po prostu, wiesz, z Nissanem można powiedzieć, że to jest taka trochę budowa na łatwiznę. Znaczy, bo tam już jest szlak przetarty na tyle, że jest, chyba nic nowego się nie wymyśli jest, tak naprawdę. Jest totalnie, części jest tak, ogromny. Szlak totalnie przetarty i w zasadzie praktycznie 90% części do budowy takiego auta kupujesz gotowych, czyli odchodzi spawanie jakichś skrętów, zwrotnic, jakieś konstrukcje gdzieś osprzętu silnikowego i tak dalej, więc tutaj tylko po prostu kupujesz gotowe elementy i składasz auto, a co za tym trochę idzie później później w eksploatacji też jest tańsze, bo nie musisz tych elementów dorabiać, tylko też już masz gotowe, ewentualnie przez to, że jest to auto popularne, no to jak ty nie masz powiedzmy jakiejś części, no to jest duża szansa, że ktoś inny z zawodników tą część akurat będzie miał, więc takie aspekty właśnie wyjazdów na zawody, powiedzmy tak jak są rundy Drift Masters porozrzucane po całej Europie, no nie musisz w zasadzie brać wszystkiego do tego auta. Wiadomo, najlepiej by było, żebyś wziął i był totalnie niezależny, ale no nie zawsze jest taka możliwość, ale jadąc takim popularnym samochodem, no to wiesz, że na pewno ktoś to będzie miał. No tak, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi, znowu tutaj nawiążę sobie do tego driftingu, które na tym poziomie basicowym, no to od lat utarte było, że jednak najlepiej wybrać jest BMW, czy to będzie 36, czy 46. Teraz oczywiście bardziej popularne są 46. Natomiast to, co jest ciekawe, jak tak sobie, wiesz, obserwuję czasem grupy na Facebooku, to mam jednak coraz większe wrażenie, że te 36 znikają. W sensie, że te auta się po prostu kończą, te części stają się coraz droższe, więc myślę, że takim naturalnym krokiem i takim przesunięciem będzie jednak to zaczynanie przy BMW E46 jako konstrukcji sprawdzonej, wciąż taniej, jednak z tą ogromną ilością części zamiennych i to będzie taki kierunek rozwoju, który będzie obierany, żeby jednak zacząć tą przygodę z driftingiem, bo może zaraz się okazać, że nie wiem, za rok, dwa, trzy lata do tej 36 nic już nie będzie dostępne, albo na przykład wszystko będzie niesamowicie drogie, jak chociażby w tej chwili wiem, że ceny dyferencjałów idą do góry, półosie, no po prostu ten sprzęt, który się kończy, podobnie jest z Nissanami, ale idąc dalej, właśnie chciałem się zapytać, na dzień dzisiejszy, jakby ktoś do ciebie przyszedł, powiedział, Marek, chce zbudować auto, ale w sumie tak do końca nie wiem, jakie to auto chce zbudować, karoserie mi się podobają w sumie wszystkie, to co byś takiej osobie mógł doradzić w ogóle? Wiem, że to jest chyba najgorsze pytanie, jakie można zadać, jeśli ktoś jest niezdecydowany i nie ma własnej wizji, ale czy jest jakaś taka droga, ja nie mówię o niej jakby, wiesz, w kategorii złotego środka, ale taka droga, którą warto by było pójść i że ona się na pewno sprawdzi. Czy jest jakieś takie w tej chwili, nie wiem, uniwersalne nadwozie, które można by tak polecić? Nie, no uniwersalnego nie ma. Szybka jakby weryfikacja tego, co możemy zrobić, to jest pytanie, jaki jest budżet na zbudowanie auta. Tak myślałem. Więc to jest jakby kluczowy temat, bo możemy kupić karoserię, powiedzmy, Nissana za 20 tysięcy, a możemy kupić nową Suprę za prawie 200 tysięcy. I też mamy samą karoserię i dalej, powiedzmy, już reszta podzespołów do budowy takiego auta już jest bardzo podobnej cenie. Więc generalnie tutaj baza jakby, zakup bazy jest jakby kluczowy i tutaj powiedzmy często w przypadku na przykład takiej Supry, często zakup samej bazy jest równoznaczny z budową powiedzmy jakiegoś innego na tańszej karoserii całego samochodu, a tu mamy tylko karoserię. Więc generalnie mając odpowiedź na to pytanie, wtedy możemy ustalić jakby dalszy zakres działań, jaka karoseria, jakie modyfikacje i tak dalej. Jaki silnik przede wszystkim, bo to też o silnikach akurat w tym odcinku nie będziemy mówili, poruszymy tę kwestię w kolejnych odcinkach, bo potem ten wybór jednostki napędowej też jest jakby kluczowy dla tego, co my chcemy osiągnąć i czym znaczy, jeśli przychodzisz, zajmować. Wiesz, jeśli przychodzisz do mnie i chcesz to zrobić, to jakby wybór jest tylko jeden. I ja trochę idę w zasadzie na łatwiznę, brnąc cały czas w ten jeden silnik, ale tak, to już jakby o plusach, minusach tego czy innego silnika, to teraz nie będziemy rozmawiać, tylko w jednym z kolejnych odcinków. Dobra, ale wracając do właśnie wyboru budy, bo to jest taka kwestia, chcę poruszyć przypadek jednego zawodnika, którego z całą pewnością wszyscy znają, którzy siedzą w tym, którzy śledzą drifting, na pewno to nazwisko słyszeli u nas w podcaście, no też się już pojawiało, czyli James Dean. James Dean od lat jeździł Nissanami. Miał tam jeszcze kiedyś, ale to było lata temu jakiegoś RX-a, jeśli dobrze pamiętam, tam był jakiś RX-7 z SR-em, tak, ale ja mówię o tych takich czasach, gdzie wszyscy już bardziej Jamesa kojarzą, od kiedy on zaczął startować w Polsce, jeździł, wiadomo, 14-ką, kiedyś mu się nawet zdarzyło jeździć pożyczoną 13-ką, w każdym razie były to Nissany, potem zbudował tego Eurofightera, czyli BMW E92, ale jak zbudował kolejny samochód, no to znowu był to Nissan, czyli tu jednak... Nie wiem, czy to kwestia tych sprawdzonych rozwiązań, czy może jemu jednak się tym lepiej jeździ, bo tak de facto teraz też w zawodach w sumie startuje Nissanem, ale gdzieś tam pokazowo tylko jeździ BMW-ką po prostu, tak?
Wiesz co, no wydaje mi się, że skąd Polacy ściągają Nissany? No Anglia, Irlandia, tak? Czyli zabieramy to od nich z podwórka, czyli tych sprzętów tak. U nich jest po prostu tak dużo, że no myślę, że to chyba jest, wiesz, z takiego powodu jakby poszedł w ten samochód, w zasadzie mając też jeden, którym startował wcześniej, 15, który mi startował w Stanach, więc jakby też budując tą ostatnią 14-15, miał jakby, pamiętasz, trochę mało czasu przed sezonem, bo ogłosił, że startuje w jeszcze innej lidze i tam dosłownie było kilkanaście tygodni na zbudowanie całego auta, więc... Więc to na szybko można zrobić Nissana. No właśnie, raz, że Nissana, dwa, że na szybko można zrobić coś sprawdzonego, coś, do czego ma część części pewnie już na półce, no bo skoro już jeden taki samochód ma, więc zawsze jakieś te części zapasowe leżały i... To jest no, takie pójście na łatwiznę, robienie czegoś takiego sprawdzonego. Wiadomo, można coś zrobić zupełnie innego, ale to są w ogóle jakby, wiesz, totalnie inne koszta, inny czas i zupełnie, wiesz, jakby inna tutaj energia, zaangażowanie w budowę takiego auta, no bo to nie jest zwykła budowa czegoś zupełnie innego. To nie jest tak, że właśnie, powiedzmy sobie, jest coś gorzej dostępne i po prostu dłużej czasu na to czekasz. To wymaga jakby no własnego, tutaj mówię o budowniczym takiego auta, no mega takiego dużego zaangażowania właśnie w przemyślaną budowę, no bo to nie chodzi też o to, żeby po prostu nawrzucać drogich rzeczy w samochód i dobra, jak tak to będzie. Żeby to faktycznie działało, prawda? Żeby to działało, żeby to służyło jak najdłużej, bezawaryjnie i wyglądało fajnie przy okazji. No dobra, a powiedz mi w takim układzie, jak to wygląda z twojej perspektywy, jeszcze mówiąc jako osobie, która konstruuje samochód, czy dla ciebie to jest jakakolwiek różnica, jeśli dajmy na to przychodzi osoba, która chce zbudować samochód, mówi, że no nie wiem, jakie to jest nadwozie, czy ty wolałbyś personalnie budować Nissana, czy wolałbyś na przykład personalnie budować BMW, czy to w sumie nie ma żadnego znaczenia, czy tam faktycznie są jakieś takie różnice na etapie budowy, czy do nadwozia właśnie produkcji niemieckiej, czy nadwozia produkcji japońskiej, gdzie można by powiedzieć, że coś robi się lepiej, a coś robi się gorzej, bo ja przyznam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda. Wiesz co, przez to, że mam już kilka Nissanów zbudowanych na koncie, to zdecydowanie łatwiej mi będzie budować kolejnego Nissana. Mam już wiele jakby, wiesz, czy rysunków na laser, czy elementów gdzieś frezowanych i tak dalej, i tak dalej. I nie muszę myśleć nad poszczególnymi etapami budowy, czy szukać części, bo wszystko mam jakby pospisywane i każda jakby następna budowa tego samego nadwozia jest po prostu dużo szybsza. Więc dla mnie jest na rękę robienie tej samej karoserii, żeby powiedzmy te karoserie były łatwiej dostępne, jak to było jeszcze kilka lat temu, to najchętniej bym kupił nawet i 10 takich karoserii. Jakby ktoś wiedział, ja też bym kupił, tak. Bo te ceny były takie, których już nie zobaczymy. Po prostu 10 takich samych karoserii, 10 takich samych Nissanów i to jest po prostu, wiesz, no idealne rozwiązanie. No na takiej zasadzie działa HGK Racing, że oni brną jakby w jedną markę, tak jak przez długie lata robili na dworze E46, mieli tam dopracowane po prostu wszystko po E46, przyszło na dworze 92 i robiąc tylko jedną karoserię, możesz tych karoserii zrobić więcej, może to więcej osób robić, nie jest to praca, gdzie trzeba nad każdym detalem poświęcić czas na wymyślenie go, tylko po prostu trochę to taśmowo już zaczynasz robić, więc jeśli stoi ci nawet taka jedna skorupa w garażu gotowa na wzór, to jak człowiek musi zrobić drugą, no to nie musi myśleć, żeby to wykonać, tylko po prostu spojrzy sobie, jak to było w tym zrobione i robi tak samo, dokładnie. Do kolejnego auta. Większość elementów tam jest też właśnie i z laminatu zrobionych, gdzieś dorabianych tak jakby fabrycznie, więc to też nie są elementy, które trzeba konstruować, tylko po prostu jakby odkręcasz seryjny element i przykręcasz to w to motorsportowy zamiennik i jakby już jest temat zamknięty, więc zdecydowanie budowa jednej karoserii w przypadku warsztatu to jest duże, no takie naprawdę duże ułatwienie. Okej, czyli jakby wiesz, jakby podsumowując ten wybór nadwozia, to moim zdaniem te najważniejsze kwestie, które poruszyliśmy jak do tej pory, to jest to, że trzeba zdawać sobie sprawę, jaki mamy budżet, no bo bez tego ani rusz, to jest jakby kwestia oczywista. Po drugie, jak my ten samochód chcemy użytkować, jak my widzimy to, co chcemy zrobić z tym autem, nie wiem, za rok, dwa, bądź trzy lata. I jeszcze ten aspekt wizualny, czyli to jakieś tam preferencja osobista, czyli która nam, powiedzmy, ta marka bardziej pasuje, bardziej nam odpowiada, no bo wiemy już, że w tej chwili przy tych zaawansowanych systemach, czy to skrętu, czy zawieszenia, gdzie dostępność części jest coraz większa, też pojawiają się już te opinie, że to czy będzie to Toyota GT86, czy będzie to Nissan, czy będzie to jakieś E92 na dobrym zawieszeniu, to już troszkę traci na znaczeniu. Kiedyś myślę, że te różnice w driftingu jednak były wyraźniejsze, że było widać, że
przynajmniej nawet analizując polskie zawody, że jednak ekipa jadąca BMW-kami trochę odstawała od tych, którzy jeździli japońskimi konstrukcjami, teraz to się trochę zaciera. I tak i nie, no to jest tak, że wiesz, no to, co już niejednokrotnie było powiedziane, no ten samochód sam nigdy nie pojedzie. No i, tak. to jest tak, że wiesz, że niby te Nissany są lepsze, ale może się okazać, że kierowcy Nissanów po prostu są lepsi. Może to być, okej. Okay. I to akurat wszystko się tak zgrało, że oni... Na pewno, wiesz. Ale na pewno jest taka rzecz, którą ja od siebie bym polecił, jeśli chodzi o... Robienie takiego auta, czy budowanie takiego auta, na pewno nie polecałbym pakowanie się w coś, co jednak jest niepopularne, trudno dostępne i czym możemy sobie tak naprawdę zrobić troszkę na złość, w sensie oczywiście budowanie auta nietuzinkowego, które będzie unikalne, jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony schody zaczynają się w momencie, kiedy trzeba to serwisować, trzeba szukać tych części zamiennych, nie wiem, przydarzy nam się uderzenie o coś i są takie konstrukcje, których bym tutaj, znaczy tak mi się wydaje, że są takie konstrukcje, których bym nie polecał. Ty myślisz, nie wiem, przychodzi ci do głowy jakaś taka konstrukcja, którą byś wymienił, której byś nie polecał budować właśnie z tego... No nie polecam na pewno konstrukcji BMW 21 na całkowicie, na całkowicie innym zawieszeniu, bo okay. Tak tam było całe przednie, tylne zawieszenie. Pamiętam sobie, właśnie teraz przypomniałem rundę na Węgrzech, na Trakudzie, jak byliśmy i miałem właśnie kolizję, uderzenie tylnym kołem w przeciwnika, nie z mojej winy. Miałem 10 minut po tym na naprawę, no ale ja nie miałem żadnych części zamiennych, tam wszystko było zrobione jakby od zera, wahacze, zwrotnice i tak dalej. I pamiętam, że 10 minut sędzia stał obok z zegarkiem w ręku, że w te 10 minut muszę się wyrobić i po prostu pogięty wahacz przeciąłem w pół, wstawiłem kawałek rurki, pospawałem, żeby w miarę to koło było na swoim miejscu i udało się wyjechać, no ale... To jakby są takie no, ekstremalne przypadki, gdzie właśnie trzeba w te parę minut zrobić taką szybką naprawę, to akurat się udało, ale no, przy takich konstrukcjach jakby totalnie customowych, no jest to zdecydowanie utrudnione, więc tu na pewno dostępność taka bezproblemowa tych części i przebudowie, a tym samym później jako części zapasowe, no zdecydowanie na plus. No to właśnie odpowiadając sobie, gdzie chcę startować, no bo jeśli chcę startować gdzieś w imprezach, tylko jakichś pokazowych, jakichś treningach, to taka dostępność tych części jest trochę, myślę, że na drugim planie. No bo jeśli gdzieś uderzysz, spoko, no jestem na imprezie, powiedzmy, na jakimś evencie, albo wyjadę, albo pojeżdżę kolegi samochodem, bo tak często też no bywało. Tak. Są przecież cały cykl tych różnych imprez takich driftowych, gdzie nie ma jakby takich oficjalnych zawodów, taki jest bardziej luźny styl, bez napinki i powiedzmy tam można sobie zrobić inne konstrukcje, nie do końca takie, które są przyjazne w serwisowaniu. No tak, zgadza się, natomiast ja bym, jeśli chodzi na przykład o jakąś tam konkretną budę, która przychodzi mi do głowy, na którą bym się nie decydował w naszych warunkach, że tak powiem europejskich, niezależnie od tego, czy to miało być auto, które by jeździło w zawodach, czy byłoby to nawet auto właśnie bardziej służące do pokazów, to powiedziałbym, że taką konstrukcją, gdzie ta dostępność części jest mimo wszystko na bardzo niskim poziomie, to są JZX-y wszelakie, czyli to jest Toyota, JZX, to są jakieś Chasery, marki dwójki, mimo tego, że w Azji, wiadomo, w Japonii jest to niesamowicie popularne i tych aut jeździ mnóstwo, nawet sam na Ebisu takimi autami jeździłem. To są, wiesz, te wielkie sedany, takie wielorybowate konstrukcje, jeździ się tym bardzo fajnie, są te auto ciekawe, tam na przykład konkretnie na Ebisu część do tych aut to jest od groma, gdzie się nie kopnie, to tam leży, ale przyprowadzając takie auto do Europy, no to musisz liczyć się z tym, że dostępność będzie dużo, dużo niższa i wszystko trzeba czekać. Życie i na wszystko musisz czekać, dokładnie, więc to jest, myślę, taka konstrukcja, której bym na przykład unikał, no i właściwie, żeby sobie nie zrobić takim wyborem pod górę, bo każdy taki wybór niesie za sobą jakieś tam konsekwencje, więc jeżeli pójdziemy w jakieś nadwozie, które jest rzadkie, oryginalne, nietuzinkowe, nam się to podoba, to jednak możemy sobie troszkę strzelić przysłowiowo w stopę tym, że potem w innych aspektach, szukając części do tego, czy gdy coś się stanie, będziemy trochę, no, wiesz, no, niekomfortowej sytuacji. Zawsze można wziąć karoserię, która jest, powiedzmy, popularna, znana i dostępna tutaj w podzespoły motorsportowe i można ją ubrać w laminaty zmieniające jakby wizerunek. Chociażby tak. James Dean wspomniany. Tak, ale można też, powiedzmy, ekstremalnie jakoś odmienić taki samochód, który no, nie zawsze później wygląda dobrze. No, właścicielowi może się podoba, a nieraz są takie przypadki, że no, nie powinny wyjechać z garażu. Nie powinny wyjechać te auta z garażu, o tych aspektach wizualnych także porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach, natomiast ja bym teraz chciał poruszyć kwestię tego, że jakby drifting jest o tyle
fajnym motorsportem, o tyle fajną rzeczą, że ta unikalność i ta dowolność właśnie w wyborze nadwozia to jest coś super, czego nie uświadczymy gdzie indziej, bo na przykład wiesz, jak mamy auta w WRC, przykładowo, który też jest motorsportem mega popularnym, jeżdżą tak naprawdę auta trzech różnych producentów i tam nie ma tego elementu, wiesz, tego nazwijmy trochę freestyle'owego, trochę tego wyboru, gdzie możemy, wiesz, wykazać się własną inwencją, co w drifcie jest. I mam tutaj przygotowane kilka takich unikalnych aut, o których chciałem powiedzieć teraz. Jednym na przykład z takich samochodów, które od razu gdzieś przychodzi mi do głowy, to jest Mazda RX-7, którą jeździł przez lata Wojtek w sposób auto bardzo unikalny i takie, którego już się nie widuje, i to jest właśnie fajne na przykład. Jedno z takich aut, które mi przychodzi do głowy. Nie wiem, inne auto... To jest na pewno fajne auto i auto, które dalej jakby jest w posiadaniu Wojtka i uważam, że w tym pakiecie w ostatnim czasie, które zostało pokazane, to robi naprawdę fajne wrażenie i technicznie jest to auto, które jak najbardziej też się nadaje. Tylko w obecnych czasach dostępność tych nadwozi jest tak mocno ograniczona i podzespołów do tego, że no nie jest to chyba dobry wybór. Z takich aut, które myślę, że w teorii się nadają, jest na przykład Opel Pawła Trelli, więc generalnie to też jest auto, tył, napęd, duże miejsca w komorze na silnik i tak dalej, no ale czy to do końca jest odpowiednie auto do driftu? To już byśmy musieli zapytać Pawła, natomiast jest to wydaje naprawdę... mi się, że nie. Paweł powie, że jest super i tak dalej, ale ja wiem, że on gryzie się po prostu, wiesz, w brodę, że taki wybór wpadł. Mam nadzieję, że będzie okazja o to, żeby Pawła zapytać, natomiast mówimy oczywiście o Oplu GT, czyli Maybachu, którym jeździ Paweł Trelli. Myślę, że takim kolejnym autem, świeża super konstrukcja i super auto, pierwsza tego typu konstrukcja w Europie, co warto nadmienić, to auto nowe, auto Kuby Przygońskiego, czyli Toyota GR86. Mi się znacznie bardziej podoba ten GR niż GT. Wiadomo, że tych GR-ów będzie więcej. Kuba natomiast był pierwszy i też sposób, w jaki to auto było budowane, fajnie. Bardzo imponująca historia, gdzie oni, wiesz, robili to jako pierwsi. Tutaj musieli sporo szlaków, myślę, przecierać i trzymam kciuki za to, żeby Kuba no, w tym sezonie tym autem pokazał sporo. Wiesz co, no jeśli chodzi o przecieranie szlaków, no to jest moim zdaniem taki przykład auta, jak i z Nissanami, bo GT86 to powiedzmy była taka 14, a GR86 to jest taka 15. Płyta podłogowa jest dokładnie ta sama, a mamy z zewnątrz bryłę trochę innego auta, więc generalnie technicznie uważam, że to auto będzie bardzo podobne. Wiadomo, tu jest trochę inny silnik użyty, lżejszy, ogólnie całe auto jest lżejsze, więc to powinno na duży plus wpłynąć. No też życzę powodzenia Kubie, żeby tym autem powalczył trochę więcej niż w zeszłym roku. Okej, ja mam kolejne takie auto i to jest, myślę, bardzo też ciekawa będzie rozmowa. Nawet Mazda RX-8, którą na przykład jeździł Jacek Popiołek, i w ogóle Mazda RX-8 to jest dla mnie taki fenomen, bo to jest auto, które jakby jeśli chodzi o budę seryjnie, przynajmniej jak to auto występuje, wiadomo, że występuje z silnikiem Wankla, czyli z rotorem, natomiast no nie robi jakiejś w ogóle kariery w driftingu, mimo że jest tanie, wydawałoby się, że wszystko do tego jest. Dziwna sytuacja, to jakby auto, które spełnia wszystkie wymogi auta do driftu, a jednak nie jest takie popularne. Może, wiesz, też ta bryła tego auta jest trochę taka też specyficzna i może wielu osobom po prostu nie podchodzi, chociaż fajnie zrobione też robi na pewno wrażenie. Wydaje mi się, że, wiesz, jak to jest też tak jak z Nissanami S15, że trochę ludzie zaczęli przechodzić na Nissan S15, patrząc na to, jak właśnie Piotrek i James Dean sobie radzą w tych Nissanach, i to trochę takie wyszło jakby przeczucie, że te Nissany właśnie same jeżdżą, już jakby pomijali umiejętności Piotrka i Jamesa, bo to jest Nissan 15 i dlatego trzeba w to iść, bo tym można wygrywać. No nieprawda, oni są po prostu mega jeżdżą super dobrymi kierowcami i myślę, że w co nie wsiądą, to tak pojadą i trochę z tą... Co zresztą było w sumie widać w Katowicach nawet. Tak, i trochę właśnie z tą Mazdą uważam, że też tak jest, że gdyby jakiś taki naprawdę zawodnik bardzo dobry zbudował takie auto i startował w zawodach wysokiej rangi i zajmował wysokie miejsca, to nagle by się okazało, że tą Mazdą jednak można coś powalczyć. Może to zrobimy. No dobra, to teraz zadam ci takie pytanie o auto, podejrzewam, o jakim zawodniku będziemy mówić, ale o auta, których praktycznie nie ma, a są tylko napędowe, są niemieckie i tak jak powiedziałem, w ogóle są pomijalne w jakikolwiek sposób. Mercedesy. To jest właśnie auto, które rzeczywiście, tak jak i BMW, to jest na tym samym jakby poziomie, to bardzo podobne rozwiązania i tak dalej, a totalnie nie ma jakby żadnej tutaj popularności w tej dyscyplinie. No tutaj w Polsce na arenie polskiego driftu mieliśmy Kajtana, znaczy mamy jakby, no jest z nami cały czas. Ostatnio z nim rozmawiałem, mówił, że wraca i mocno za to trzymam kciuki, bo Kajtan jeździł dużo Mercedesami.
Mercedes 190, był jeszcze Mercedes CLK, bo ale to były jakby pojedyncze przypadki, które no tak jakby się nie przyjęły do końca. No, w teorii konstrukcje aut powinny bez problemu jakby dawać radę i być podatne na takie modyfikacje do jeżdżenia w poślizgu, a jednak totalnie się nie przyjęły. Dlaczego? Nie wiem. Tak chyba jakoś. Tak chyba po prostu jakoś jest. No wiesz co, gdzieś te Mercedesy się pojawiają, ale jednak nie cieszą się popularnością, to jest problem, wiesz, jednak z tą dostępnością części, bo no tam dużo rzeczy trzeba by było wymyśleć od nowa i chyba już nikt, wiesz, chyba już na tyle to utarło, że już nikt nawet nie myśli o tych Mercedesach. No właśnie, bo wiesz, że to, że nie ma teraz dostępności części, to jakby świadczy o tym, że od samego początku nie były popularne. No nie było zapotrzebowania jakby. No tak. Właśnie, więc jakby to od początku gdzieś zatrybiło, no to od razu by cała ta infrastruktura z motorsportowymi rzeczami była w tym kierunku robiona, a jest jak jest. Dobra, ja mam jeszcze takie jedno auto zapisane na tej liście, ale chciałbym, żebyś o nim powiedział więcej, bo wiemy, że gdzieś na Ukrainie driftuje Wołga. I to też jest ewenement swego rodzaju, że akurat taki wybór konstrukcji. Ale jednak, tak, jednak da się. Jak byłem na zawodach w Ukrainie, był jeden zawodnik z tym samochodem. Powiem ci szczerze, że już nawet nie pamiętam, jaki tam był silnik. Generalnie też to była karoseria dość sporo pozmieniana, pomodyfikowana, ale też jakby tam nie było jakichś takich spektakularnych wyników i jakości jazdy może tym autem, więc generalnie jakby zrobić do driftu można wszystko, tak? No tak. Byle auto miało napęd na tył i spełniało regulaminowe jakby tutaj założenia, to może to być jakby każde auto, które to spełnia, ale no czy to jakby właśnie będzie miało takie właśnie, wiesz, przełożenie na wynik do końca i jakby poszczególne te aspekty serwisowe i tak dalej, no to jakby to jest w ogóle inna kwestia, więc taką Wołgę można zrobić, ale no nie jest to jakby, to jest przykład jakby takiego tutaj rarytasu w tym świecie. No dobra, to świecie. Jeszcze mam ostatnie auto z tej listy, które moim zdaniem warto jest wymienić, zaraz przejdziemy sobie do kolejnej kategorii, bo w Stanach Zjednoczonych Dean Kearney jeździ Dodge'em Viperem, tam mają V10 biturbo, ponad 1000 koni i to jakby u nas się ten Dodge Viper gdzieś tam, wiesz, jakby to jest na tyle egzotyczna konstrukcja, w Polsce jest tylko kilka tych Dodge'ów, że jak to widać, to na nas to robi wrażenie. Tamto auto jeździ, też jest bardzo fajne, warto o nim wspomnieć. Wyników może jakieś tam super nie ma, ale wciąż myślę, że to jest fajna ciekawostka, żeby sobie nawet sprawdzić, jak takie auto wygląda i że to w drifcie też występuje. Wiesz co, widziałem to auto na żywo i naprawdę robi potworne wrażenie pod względem wielkości. Strasznie jest długi, ogromne, strasznie długi przód, przecież tam jest V10, czy V12, V10. I no przede wszystkim przez to, że jakby tutaj w Europie w ogóle nie jest widoczne, no to robi na pewno wrażenie, ale to jest chyba też przecież auto, które jest właśnie ze Stanów, a jednak to jest jedyny zawodnik, który tym autem jeździ, tak? No tak, zgadza się. Natomiast jeszcze mam do ciebie takie pytanie, czy jest jakaś konstrukcja taka, której twoim zdaniem brakuje w driftingu, albo którą ty byś chciał zobaczyć, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie? Bardzo mało u nas w ogóle jeździ Mustangów, to jest jakby też w sumie trochę zrozumiałe, w Stanach tych Mustangów jest więcej, jest też pewnie większa dostępność, inne są ceny, ale Mustang jakby zostawmy, czy jest coś jeszcze innego gdzieś. Wiesz, to jest taka konstrukcja, to jest taka trochę konstrukcja, że tak powiem, moich gdzieś tam marzeń jakby, okay. Wiesz, co byś zbudował, gdybyś miał tutaj, wiesz, nadmiar budżetu na taki projekt, no to może nie jest to jakby odkrywcza jakaś nowa konstrukcja, ale jest to Corvette C6. Okay. Generalnie jest to też konstrukcja auto, do którego na dzień dzisiejszy też mamy wszystko dostępne, tak jak mamy do Nissana. Mamy zawieszenia Weisswaba, mamy właśnie gwint, wszystko jakieś podzespoły, żeby to auto było konkurencyjne, a jednak w ogóle nie jest w Europie jakby widoczne. No nie na torach. Jest w ogóle. Są jakieś pojedyncze sztuki, które gdzieś tam jeżdżą, bo po prostu jeżdżą, bo taki jak i ta Wołga też może jeździć, ale bez jakichś wyników, więc to jest w sumie trochę dla mnie dziwne, bo w teorii jest to auto, które jakby w serii niewiele potrzebuje modyfikacji, żeby się do driftu nadawało, więc może to jest po prostu jeszcze kwestia czasu, zanim te karoserie do nas przypłyną. Może będzie tak, że trochę jakby całe auto będzie tańsze, trochę wiesz, minie czasu, to się bardziej wiesz, spopularyzuje, ktoś przetrze szlaki, kto wie, być może do nas to dotrze, bo tak zazwyczaj to się odbywa, że w pewnym momencie, kiedy... Ktoś musi pierwszy tak, zrobić ktoś ten musi krok. Zacząć. No to widzisz, Marek, masz przynajmniej... Jest jakieś pole do popisu. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć kwestię aut takich, które nie są stricte profesjonalnymi driftowozami, ale myślę, że warto o nich wspomnieć, kiedy mówimy o wyborze nadwozia, bo jeżeli mielibyśmy nieograniczony budżet i mogli puścić wodze fantazji w taki sposób zupełnie niekontrolowany, to mamy też te takie auta, które są oczywiście stworzone do driftu, ale to są bardziej showcary niż driftowozy, tak? I na przykład taką
konstrukcją, która mi przychodzi od razu do głowy, to jest ten Lambo, Lamborghini Huracan od Mad Mike'a, With the Da z Nowej Zelandii, konstrukcja totalnie pokręcona, ale która pokazuje, że w sumie chcieć to móc i można latać wszystkim. Tych aut było więcej, tobie też coś przychodzi jakoś tak do głowy? No przede wszystkim dwa auta Raya Networka, czyli GT86 z silnikiem z Ferrari i nowa Supra z silnikiem z bolidu F1, więc to są po prostu sprzęty, które no moim zdaniem taka opcja, czyli zrobienie takiego driftowego demokaru niespełniającego regulamin, czyli cięcie właśnie ściany, przestawianie, inne silniki i tak dalej, z takimi naprawdę mocno rozszerzonym zakresem modyfikacji, a z pominięciem regulaminu, wiadomo, wszystkie normy bezpieczeństwa muszą być zachowane, bo jednak to auto jeździ, ale mając takie duże pole do popisu, no jest to naprawdę fajna opcja. Szkoda, że no, nie kojarzę projektu w Polsce, który był jakby od początku do końca zbudowany z założeniem takiego profesjonalnego demo driftcaru, no w sumie też sobie tak żeby naprawdę to robiło aż takie wrażenie. Wiadomo, gdzieś tam jakieś mniejsze bądź większe projekty powstawały jakby tylko w tym celu, ale no jeśli widzisz taki projekt jak Lambo albo właśnie silnik z F1 właśnie w driftowozie, no to jednak są takie projekty no naprawdę na skalę światową i myślę, że jakby tutaj w Polsce są warunki techniczne, warsztaty, które by coś jest takiego wiedza, wykonały. Musi być budżet, musi być jakiś plan później na serię jakichś filmów, materiałów i tak dalej. Ja myślę, żeby nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać po prostu za to kciuki, żeby takie projekty w końcu się pojawiły, żeby takie projekty w końcu powstawały. Ja mam nadzieję, że wyczerpaliśmy niejako te absolutne podstawy budowy samochodu, te założenia główne, które trzeba spełnić, ten wybór nadwozia i o tych pozostałych aspektach technicznych, takich jak chociażby wybór silniku, będziemy mieli okazję pogadać w kolejnych odcinkach. My natomiast widzimy się już za 2 tygodnie w następnym odcinku i tam będziemy mieli dla was coś specjalnego. To może Marek, ty zapowiedz tą niespodziankę, którą przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. Co to będzie? Co to będzie, a raczej kto to będzie, ale tego nie powiemy, kto to będzie, bo już nie będzie nas dwóch, a będzie nas trzech, więc cóż, no musicie po prostu czekać teraz 2 tygodnie, tak. Nic więcej nie powiemy i do usłyszenia za 2 tygodnie. Do usłyszenia za 2 tygodnie, to był 3. odcinek Drifting Backstage'u, jak Marek powiedział, w 4. odcinku wracamy z gościem, znaczy wracamy my do was, ale dodatkowo z gościem specjalnym po raz pierwszy. Teraz już się żegnamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć, dzięki. Partnerem technicznym podcastu jest Fotoforma, sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym www.fotoforma.pl.